Jedną z dróg, które niewątpliwie pomagają zazielenić pasek zbiórki dla Ingi Niedźwieckiej, są licytacje wystawione na Facebooku. W jednej z nich wzięła udział rodzina z Polic, która wylicytowała spędzenie dnia z sołtysem w Sinie Kłączyca. Wystawiłam na licytację Dzień Wiejski z Sołtysem. Pomyślałam, że fajnie będzie zaprosić ludzi z miasta, którzy nie dość, że podbiją zbiórkę dla Ingi, przyjadą i pokażemy im, jak wygląda wieś. Pokażemy, jak to jest w bliskim kontakcie być z krową, z kurą. Zaprosiłam ich na spotkanie z pszczelarzem. Za chwilę idziemy na obiad. Pokazaliśmy im blaski i cienie życia na wsi. Dzień Wiejski z Sołtysem został wylicytowany za 1600 zł. Sołtys Niekłączycy Karina Mazurkiewicz postarała się, aby ten dzień był obfity w atrakcje i pyszne swojskie jedzenie. Bardzo nam się podobało. Spędziliśmy bardzo miło dzień. Pani Sołtys Karinka, przemiła osoba, przesympatyczna, bardzo dobrze nas ugościła. Zobaczyliśmy i kurki, i stado bydła. Dowiedzieliśmy się bardzo wielu przydatnych rzeczy. Byliśmy też u pana Figla, pszczelarza, który pokazał nam, jak wygląda życie pszczół od środka, jak wyglądają ule. Dzieci bardzo były zaciekawione. Ponadto była także przejażdżka traktorem i terenówką po polach i łąkach oraz swojski obiad u sołtysa. A to wszystko zorganizowane po to, aby wspomóc małą Ingę w walce o lepsze życie i by miło spędzić czas. Patrzyliśmy krowy i nakarmiłam krowy trawą. Potem przyszliśmy, no i jedliśmy obiad. Od paru miesięcy okoliczna społeczność angażuje się w pomoc dla Ingi Niedźwieckiej z Przęsocina, chorującej na SMA. Podczas festynów dedykowanych dziewczynce udaje się zebrać nawet po kilka tysięcy złotych, które zasilają konto zbiórki na jej leczenie i rehabilitację. W organizację Dnia z Sołtysem włączyli się również niektórzy mieszkańcy Niekłączycy, pokazując swoje gospodarstwa oraz przekazując rodzinie m.in. jajka, własne wyroby, miód czy upieczone własnoręcznie ciasta.